Jest wiele metod, w jaki sposób można podkleić uszy. Zazwyczaj największy problem mają rasy, które potrzebują tego, aby ucho załamało się w odpowiednim miejscu. Oczywiście samo klejenie uszu nic nie da, jeżeli pies, któremu uszy chcemy podkleić, ma takie ucho, które swoim kształtem, wielkością i strukturą, no jakby genetycznie nie ma możliwości, żeby ono w takiej pozycji się trzymało, bo na przykład jest za duże. Albo widać, że jest to ucho wyraźnie mocno zaokrąglone tutaj, gdzie powinna być szpica. No to wtedy takie ucho na pewno będzie ciężko ułożyć. Jeżeli ono dodatkowo jest bardzo duże, to uniesienie go i ułożenie i tak nie da nam takiego efektu, jakbyśmy chcieli. Ale zawsze można próbować, oczywiście, jak najbardziej. Podniesienie ucha do takiej pozycji i ułożenie go w momencie, kiedy pies wymienia zęby, kiedy to ucho się zaczęło łamać. Im szybciej zaczniecie, tym szybciej uda się uzyskać ten efekt. Znam historię, gdzie trzeba było naprawdę długo powalczyć, bo nawet kilka miesięcy. Ale jeżeli nam zależy, żeby ten wyraz psa był tak prawidłowy i tak ekspresywny jak w tej rasie, no to myślę, że warto o to powalczyć. Jak się do tego zabrać? Potrzebujecie tak naprawdę niewiele. Wystarczy plaster, taki zwykły plaster, który można kupić w aptece. Już tutaj sama resztka została. Nożyczki. Ja używam też wizytówek. Mam tu swoją, żeby nikt się nie obraził, że będę niszczyć czyjąś wizytówkę. Wizytówka potrzebna jest do tego, żeby utwardzić strukturę, którą zbudujemy na plastrze. I teraz jak to zrobić? To jest jeden ze sposobów, który chcę Wam pokazać, bo tak jak mówię, no, sposobów może być wiele i nie każdy, nawet jeżeli mówimy o uchu uniesionym wysoko i załatwionym. No i fajnie. Nawet jeżeli mówimy o uchu, które jest uniesione wysoko i załamane do przodu. Takie rasy to na przykład Sheltie, może być terrier brazylijski, gryfonik, ostatnio się dowiedziałam, też powinien mieć ładnie załamane ucho do przodu. Wśród tych ras te uszy u psów są też różne w zależności od tego, jakie ucho mieli rodzice. Myślę, że ten sposób, który ja używam, sprawdzi się u wielu psów. Na pewno u tych psiaków, które są od nas w hodowli, bo u nich najczęściej to stosowaliśmy, ale myślę, że u innych manchesterów również i u psów, które powinny mieć to ucho załamane. Zakładamy przy tym, że jest to sposób na pewno dla psa, który nie ma zbyt dużego ucha i zbyt sztywnego, zbyt grubego, ciężkiego. W przypadku takich uszu może to być za mało, takie klejenie, jak za chwilę zaprezentuję. Odcinamy kawałek kartonu, tak mniej więcej trochę powyżej połówki wizytówki. Odkładam. Około 1,5 do 2 cm plastra. Dwa kawałeczki takie same. Jeden. Tak. I drugi. Mówię około, dlatego że w zależności od tego, jeżeli te plastry będą za długie, to niestety pies będzie drapał ucho, będzie się denerwował. No i też oczywiście
Myślę, że to jest ważne. Nie spodziewajcie się, że to będzie taka metoda na od razu, bo pies na pewno będzie to zrzucał. Jeżeli jest nieprzyzwyczajony do posiadania czegokolwiek w środku ucha, będzie drapał i będzie na początku odczuwał pewien dyskomfort, ale po pewnym czasie się przyzwyczai. Jeżeli zaczniecie kleić w odpowiednim momencie, jeżeli przypilnujecie tych uszu naprawdę sumiennie, codziennie, to myślę, że jest to kwestia naprawdę u większości psów do zrobienia w miesiąc i ucho zostanie już ładne na zawsze. Jak robimy? Więc najpierw robimy wlepkę. W środek tego plastra wkładam, wklejam sobie pod lekkim skosem. Pod lekkim skosem. Następnie druga część, pamiętajcie, żeby nie zakleić tego tak, o, żeby się, musicie mieć tą lekką część, którą przykleicie na ucho, tak? Zostaje taki sztywny plasterek. To jest naprawdę mega proste. I ten plasterek, teraz najważniejsza rzecz, wklejamy do ucha. Jeżeli pierwszy raz to robicie, można ucho przetrzeć na przykład czymś spirytusowym albo jakimś kosmetykiem, tak żeby po prostu odtłuścić tą część ucha wewnętrzną, żeby dobrze się wkleiło. I teraz uwaga. Najczęstszy problem to właśnie takie ucho. Zetniemy, tak? Czyli takie ucho złamane w róże. Harcikowe, takie jak mają mieć amstafy. Ono zwisa i łamie się tutaj w tym miejscu, tworząc taki, taki jak harcik wygląda, nie? Kusio. Żeby wyprostować to ucho, tu, gdzie jest zgięcie, jak otworzycie ucho, będziecie widzieć, tutaj jest taki rant, w którym ono najczęściej się zgina. I to właśnie miejsce musimy wyprostować. Wklejamy sobie ten nasz papierek pod kątem do środka, na tą część ucha, gdzie się tworzy zamań. Prostujemy i w pozycji mamy teraz stojące ucho. Zaginamy je w miejscu, gdzie jest ta łezka taka, która nam rozdziela ucho na dwie części. I tu, gdzie one się przecinają, dokładnie w tym miejscu tworzymy zagięcie w kierunku do czubka głowy. O tak. Zagięcie tworzy się dzięki temu kartonikowi, który został wlepiony do środka. I wtedy widzimy, że ucho układa się prawidłowo. U psów, u których ucho jest osadzone dobrze, prawidłowo, wysoko, taki sposób wystarczy. U psów, które mają ucho ciężkie i duże, będzie to za mało i wtedy trzeba jeszcze dodatkowo do środka wkleić tak zwaną opaskę, która przytrzyma nam obydwa uszy. Nie wiem, czy to teraz tak dokładnie widać, jak to pokazuję. W momencie, kiedy połączymy te uszka do siebie tutaj, one będą w prawidłowej pozycji. I teraz tak naprawdę cała filozofia tego klejenia polega na tym, jakby zadaniem tych wszystkich plastrów poprzecznych, czy też wlepionych w środek ucha, jest to, by jak najdłużej to ucho pozostawało w pozycji pożądanej, prawidłowej. Często, kiedy pytam właścicieli psów, które mają uszy rozwiane, czy śpią w łóżku, odpowiedź brzmi tak. Dlaczego? Skąd o tym wiem? No niestety, psy, które śpią tak jak ten, zakopują się, one bardzo to lubią, macie Lanchestery, to wiecie. Podczas tego zasypiania pod kołdrą, czy gdzieś pod kocem, kiedy są nagrzane i ta chrząstka ucha robi się miękka i one tak śpią, wiecie, tak jak my na włosach,
to niestety, ale to ucho się łamie. I ono zawsze łamie się nie tak jak trzeba, zawsze nie w prawidłowych pozycjach i to sprawia, że później ten pies, no, przebywając długo, śpiąc tam parę godzin, no, na tym uchu gdzieś tam złamany, no to niestety to ucho później nie wygląda dobrze. Zaczyna się łamać. Dodatkowo psy, które mają bardzo taki przyjazny charakter, które ciągle się cieszą, są takie bardzo, wiecie, no, emocjonalne, takie po prostu mega happy, to one również mają problem z uchem w róże, dlatego że Manchester jak się cieszy, to zazwyczaj odgina ucho do właśnie w taką różę, kładzie po sobie, jest problem w tym, że to ucho, kiedy on jest malutki, zbyt często znajduje się właśnie w takiej pozycji.